Słuchajcie, jeszcze przed rozpoczęciem odcinka, jeśli chcecie nas wesprzeć, musicie sobie wejść tutaj, wesprzyj twórcę i wpisać, ja wam to jeszcze raz piszę, Ewela pauza YouTube. Także Ewela pauza YouTube bez żadnych spacji. Jak chcecie nas wesprzeć, wpisujcie to, to nic nie kosztuje, a nam to pomoże się rozwinąć. Także jak ktoś to wpisze, piszcie w komentarzu, będziemy przypinać serduszka i zapraszam na odcinek. Słuchajcie, jeśli wbijemy 5000 łapek pod tym odcinkiem, w kolejnym odcinku wlatuje konkurs na 7500 fałdolców, także do dzieła. W dzisiejszym odcinku chcielibyśmy wam pokazać wszystkie skiny, które udało nam się zbierać od pierwszego sezonu, także tutaj łapa w górę dla Rafała za to, że tak dzielnie gra w tego Fortnite, gra i gra i gra i gra, nie? Dokładnie, gramy od pierwszego sezonu, to trzeba powiedzieć, ale też trzeba przypomnieć o konkursie. Pierwsze te godziny macie wbić tyle łapek, ile mówiliśmy i wtedy wylatuje konkurs na 7500 fałdolców, żebyście sobie mogli też kupić trochę skinów. I oczywiście tutaj wbijamy 500 000 nasz cel, teraz tak. To 500 000 subów, także tutaj macie taki przycisk czerwony, klikajcie, kto jeszcze nie subuje i zapraszamy do odcinka. Tu sobie na razie popatrzymy na nasze ekrany ładowania, nie będziemy ich przybliżać chyba. Chcę wam tylko pokazać, że mamy prawie wszystkie te karnetowe, w sumie wszystkie karnetowe mamy ekrany ładowania. Nie wiem, za co tam jeszcze były te ekrany, były też za coś? Nie chyba. Chyba tylko za karnety, także tu... Ten mi się jest fajny. Tu, jak widzicie, mamy wszystko. To jest chyba najlepsze, nie? Takie no. Kolorowe, bardzo ładne. Fajna właśnie tutaj, fajna była taka tapeta do pokoju, nie? Taka. No. Właśnie, ty, no, dobrze mówisz, dobrze mówisz. Także no, tu wam szybko tak przelecę, jakie tutaj mamy. Może kiedyś wymyślam jakieś Fortnite'owe tapety takie, wiecie? No może. W pokoju sobie zrobić takie tło. Dokładnie, tak jak Ewela mówi. Dobra, no to tyle by było z ekran ładowań. Wiem, że was tutaj mało co interesuje. Tutaj mamy muzykę z tego sezonu i jedyna, która jest warta uwagi tak naprawdę, to jest ta, za 93 poziom bodajże. I to jest pierwszy sezon, pierwszosezonowa nutka, remix, która była w lobby. Zostawiamy sobie tam najlepszą nutę. Tutaj nie będziemy wam pokazywać, tutaj mamy wszystkie sztandary. Kolory, nie wiem czy wiecie, ale tu się da w ogóle zmieniać różne sztandary. No i lecimy do naszych tańców. Tańce pokażemy wam tylko może fioletowe. Bo te niebieskie jak nie wiecie, są aż takie. 5000 łapek na tym odcinku, to robimy drugi odcinek z tańców Fortnite'owych w realnym życiu. Był jeden tutaj pod spodem, na samym końcu może filmiku wam damy odnośnik, także Rafał się cieszy chyba bardzo, co? Nie, także ja się nie cieszę, ja nie. Słuchajcie, tutaj mamy nasz breakdown, gitara, mamy flamenco za ten sezon. To w ogóle takie... Freestyle. Freestyle mi się podoba. A mi właśnie nie. Nie? Nie, robot mi się też nie podoba. On jest chyba z pierwszego, na początku sezonu jakiegoś, nie? To jest jeden z lepszych, nie? Show tańca, właśnie tu tańczyliśmy na tym odcinku. To był jeden z bardziej skomplikowanych tańców, nie? I ten moim zdaniem najlepszy po wygranej. Tak, żeby odpalić sobie na Victory Royale, super! No, a to Boogie Down? No, to jest to, tam jest Boogie Down. Na ślachu mówi, że to jemu się najbardziej podoba. Kolejnie mamy daba, mamy liczenie, jazdy na kucyku. To jest... Jesteś wcieleniem niesamowitości. No. Jaka nazwa! Tutaj kurczak, najlepszy kumpel. Kurczaka byśmy mogli zatańczyć, bo to łatwe. Mamy podjarkę, mamy pomarańczowa sprawiedliwość, popcorn, tu najgorszy taniec, przewijanie takie sobie. To ja też sobie kupiłam i to był najgorszy wybór w Fortnite, który zrobiłam. To jest fajne, to. To jest spoko, mi się to podoba. Nie wiem jak wam, loser, to jest rzeczywiście podstawowy taniec nasz. No i tutaj wszystkie emotki, jakie mamy, T-pose, płacz też jest bardzo fajne. Szacunek, salut, to wszyscy salut chyba mają. Te tutaj grafiki i takie różne chyba nie będziemy pokazywać, bo to jest bez sensu. Tak, tak. Wiemy, że każdy kliknął w ten odcinek, żeby zobaczyć główne skiny, czyli ten, czyli postacie. Tu mamy parasolkę za bodajże trzeci sezon. Z tego co. To liczmy, że to jest za czwarty. Tak, dobrze Ewela mówi. To jest za czwarty. Tu mamy parasolkę fundatora chyba, tak? Fundatora. Tu też właśnie te fundatory, to jest podstawowa. Tu mamy chyba lotnię w ogóle z karnetu bojowego, no nie? Po kolei idąc. Ta też, z serumowego. Ta też jest fajna, nie? Oj, przepraszam. To jest z drugiego sezonu, tak? Mhm. Ta z, od rycerza. Tak, to jest drugi sezon tutaj. Drugi sezon i zaraz wam pokażemy parasolkę za pierwszy sezon, która jest... Ta jest bardzo fajna lotnia i właśnie nie wiemy skąd Rafał ją ma, także jak ktoś wie... Nie wiem, czy przypadkiem jej nie kupiłeś? Nie wiem, czy też nie z karnetu. To jest taka dziewczęca, co? Mhm. Ta cukierkowa to od Zoe, ta to teraz 90% grać się nią gra, a mi się to nie podoba, ale nieważne. To kupiłem do Mikołajki.
To z Skarnetu. To z Skarnetu, tutaj właśnie Rafał myślał, że kupił, ale to z Skarnetu, a właśnie gra nią teraz, bo sobie przypomniałam. I fajna ona jest. To już te sezony ostatnie. To pewnie każdy zna, to jest od Carlita. Też. I tutaj lotnia, która jest najbardziej taka wizualnie ładna chyba, nie? Tylko dużo zasłania i ciężka no, to jest widoczność. Że wizualnie. Parasolka to jest ten chińskie domki, jak się pojawiły. To to było za Wina chyba, tak? Za Wina i to był sezon raz, dwa, trzeci, tak? Chyba trzeci, tak mi się wydaje. Teraz przechodzimy sobie właśnie do parasolki też. Od Johna Wicka. Od Johna Wicka, ta ukryta parasolka, też bardzo fajna, czarna, po prostu uniwersalna, nie? Super. I tutaj dwie parasolki z pierwszego i drugiego sezonu. Jedna to każdy ją ma, ale właśnie tutaj wcześniej nie było w ogóle parasolek, tylko były takie właśnie lotnie. I jak ktoś miał tą parasolkę, to było coś, to tą było parasolkę. Coś, tak. To jest pierwsza parasolka w grze, która dawała rozpoznać, kto jest dobry, kto już wygrał gierkę. W sensie, jak widzieli, wcześniej były same lotnie, to jak Ewela mówi, jak ktoś leciał na parasolce... To tak, nie tak. No, na parasolce, to każdy spierdzielał z tego domku i uciekał w inne miejsce w ogóle, bo się bali, no, tak. Już ktoś wygrał grę, to już o czymś tak, świadczyło. I tak samo tutaj druga parasolka, która jest bardzo ładna też, tak. I na pewno w zimie Rafał będzie, w święta będzie jej używał, to jest właśnie za wygraną w drugim sezonie taka lodowa. Tak, i tu macie, no widzicie, no za pierwszy sezon liczmy, za drugi, za trzeci, za czwarty, cały czas gramy od pierwszego sezonu, nie gramy... I tak, robisz winy tutaj. I robię winy, co no, ten, dokładnie. Co sezon. I przechodzimy sobie do kill-offów. Kill-offy oczywiście podstawowe, tutaj wszystkie, tutaj też będą zamazane niektóre. Tutaj. Ciekawe, no, jak to będzie składał ten filmik. Wszystko znacie. Co? Rafał poskłada ten filmik. Lizaczek ci się podoba? Lizaczek mi się bardzo podoba, jest fajny, bo jest taki lekki. Takie uczucie uderzenia jest lekkie takie. Tak. No, ładny. Tutaj. Ten też kill-off jest ładny, to jest z tego sezonu i fajne te motorki, jak się uwala, to tak piu, piu. Tutaj jakieś podstawowe, tutaj mamy ukryty kill-off od... Zmierzcha. Od Zmierzcha. I to jest pierwszy kill-off, który był taki ruchomy w gierce, jak on wszedł, to był, o kurde, co ten kill-off co robi, to nie? Będzie, nie? Także to jest taki jeden, ten, to jest z tego sezonu, to szału nie ma tak szczerze przy tym kill-off. Omega tutaj mamy, mamy tutaj drifta. Drift, no. I przechodzimy teraz do kill-offu, który ma najlepsze brzmienie według mnie. Jeden z, oczywiście z tych co mam, jest taki fajny jak mieczykiem, no nie? Taki jest leciutki. Ja tak szczerze nie znam tego brzmienia. Fajnie się tym gra. No. No tak jakby mieczem, nie? No. Drugi kill-off jest fajny, bo jest bardzo mały, w porównaniu do tego, który wam zaraz pokażemy. No jest dużo lepszy, bo no, większe pole widzenia macie mimo wszystko. I teraz przechodzimy do kill-offu, który był moim pierwszym kill-offem w grze. W ogóle był pierwszą rzeczą, którą Rafał kupił w tak, grze. A wiecie co, no ja to wcześniej tylko i wyłącznie dla siebie kupowałem, nie bo dla Rafał widzów. Tutaj przez nazwę, bo Dolina Śmierci to musiała kupić, to pełno killi będzie robił. No, będą kille i w ogóle. Ale on jest ładny. Bardzo ładny to jest. Było taki, i co to za kill-off, no, nie? No. Także... Jakby na przykład taki czarny wszedł to na Johna Wicka, to by było no czarne, a tu było z tą czaszką taką, nie? Ale kozacki. I ostatni tutaj kill-off, który chyba jest najładniejszy. I chyba jeszcze go nie było w sklepie, nie? Tak. Drugi raz. Jego nie było w sklepie drugi raz. No. I tutaj macie, macie najrzadszy kill-off, przynajmniej według mnie. I wyglądowo, i rzadkościowo, no jeden z najlepszych no, kill-offów. Super, naprawdę. Fajnie było jak ten, jakby się prezent dało wysłać i takie coś wysłać komuś, nie? No. Teraz przechodzimy do plecaków i te plecaki idziemy po kolei. Tego oczywiście każdy ma, te wszystkie przelecimy sobie od razu. Tutaj mamy plecaki, no nie ma żadnych fajnych tak naprawdę. Ten jest fajny. Ten? No. No on do bamblików pasuje. Tutaj strach, kolorowy. Ta peleryna fajnie wygląda właśnie na tego bambika. Super. Pizza. Pizza, ten jest taki uniwersalny, też fajny. Ta od pomidorkowej jest brzydki. I tutaj zwierzaczki. Dziwię się, że nie dodają żadnych nowych zwierzaków do sklepu. No właśnie dziwne. Kameleon, fajny. Bardzo fajny kameleon jest. Boombox, pelerynka. Tutaj. Ja tutaj czekam na te najbardziej fajne plecaki. Tu tylko tak przelecę wam, tu od Ragnaroka. No, żebyście zobaczyli po prostu. A dzisiaj akurat na live, wczoraj na live ktoś pisał, pokaż szafkę i właśnie. Tak. Limitowany plecak, rupieciarz. Który był za darmo i mam go nawet ja. Za problemy związane z grą. Która gra tak robiła do tej pory? CS jak się pewnie psuł, to nic nam nie było darmowego, no, nie? Jajeczko od zajączka, to jest... No, najgorszy plecak. No, właśnie to jest plecak bombowych bar, nie bombowych bar, tylko gościa od bombowych bar. I ty często kiedyś z nim grałeś, a teraz nie grasz, czemu? No bo są inne. Kolejnie mamy tutaj mieczyk z tego sezonu i on jest jednym z największych rarów, bo mało kto ma wbity karnet do końca. Także... Batacha to tego od Wardęgi. Wardęgi, no. Krzydełka.
To chyba już każdy ma. Oprócz mnie. Oprócz Eweli. Skrzydełka są fajne do każdego skina, tak naprawdę. Każdy skin fajnie wygląda. Przechodzimy do najważniejszego tutaj. Czyli skiny. Tutaj najwięcej będzie, bo Rafał zazwyczaj to kupuje skiny. No i lecimy. Tutaj te początkowe skiny, to my tutaj kupowaliśmy je na początku do pary. Ja miałam tą babeczkę, ale sprzedałam brzydki. Następny. Beznadziejny skin. Tu naj... Ta jest fajna. Najładniejszy z najtańszych skinów. No, ładny. Bardzo ładny. NBA. Spoko. Ale skok. Nie do końca. Mi się podoba ten gościu. Jak ktoś lubi w kosza grać, to dla niego skin. Tutaj ty jeden... nie gra wtedy w Fortnite, tylko w kosza. Tu jest taka kategoria skin turniejowy. Pod względem tego, że jest czarny, mało widoczny, mały, bo jest kobietą. Smukły, no. Elegancki jest po prostu. Elegancki skin. I ma czachę na klacie. I ma czachę. No, następne to piłkarz, a w ogóle nie zapomniałam, że go miałam. Ja miałam piłkarkę, ale ją sprzedałam. Oczywiście Polskę tu trzeba ustalić. Popatrzcie, ile tu było w ogóle. Masakra, nie? Projektowania, nie? To jest mój pierwszy skin, który kupiłem w ogóle w grze. Pani wygląda z tym niczym. Pierwszy sezon. Skin z pierwszego sezonu. Infiltrator, dokładnie. I to nawet oni piszą, że to jest rzadki ubiór. To jest bardzo rzadki. Mi się ten skin kojarzy z ten, co. Z Alex Rami Gaming. On zawsze tym grał skinem. Tak? Mhm. Tutaj mamy Desperado, który... To też jako drugi skin kupiłeś, czy trzeci? Drugi. Ten kupiłem jako drugi. Bo na początku nie było skinów, tak jak tutaj właśnie jakieś namerkiny takie, tylko był bambik i w ubraniu innym po prostu. Tak. I fajnie to było, bo każdy miał tak jakby taką samą powierzchnię. I one już są w sklepie, także one już nie są rarami, pojawiają się od czasu do czasu w sklepie. No i dlatego nie są one ujęte u nas teraz jako mega rarach. A mamy 3 mega rary pierwszego, drugiego sezonu. Czaszkowniczka. Ta motocyklistka Rafał nigdy, no pokaż ją, nigdy Rafał nią nie grał, bo tylko kupiłem do odcinka, żeby wam pokazać na odcinku. Tutaj Dark Bomberka, tutaj zwykła Bomberka. Ten brzydki skin, nie? Ten jest dużo ładniejszy. No bo jest przyjaźniejszy, nie? Tutaj, o Jezus, to chyba nikt nie kupił tego skina. Chyba nie. Ale Rafał kupił na odcinek z tej Zoe, to z Karnetu. Tutaj następne są, to jest pakiet startowy, następna ten babeczka, to też z Karnetu. Karnet. Tutaj właśnie trzeci sezon wszyscy grali w takich skinach, tych. Karnet, właśnie o tym mówiłam, o astronautach, że każdy grał tymi astronautami. I dyniolec. Dyniolec, który jako jedyny się nie przybliża, zobaczcie. Te skiny się wszystkie przybliżają, a to jest jedyny skin, ma za dużo, on się oddala, bo jest straszny i on każdy chce, żeby on się oddalał. Fajne to. Tutaj Eweli się podoba ten skin. Ja nie wiem, co ona w nim widzi. Ej, ładny, nie? Napiszcie w komentarz. Fajny. Taki ma łeb. Serio? Przecież to tak łatwo trafić. Mam większy łeb od tyłka. Tutaj mamy premium, Twitch premium, coś takiego, Twitch Prime. Motocyklistka, bardzo ładny skin, tylko duża głowa. Też duża głowa. Pomidorek. Tu ten skin z tego sezonu. Pani As, beznadziejny skin. Terrorista, też beznadziejny. Burgerek. No nie jest taki fajny wyglądowo, nie? Króliczek, to też bardziej taki dla zabawy. Tutaj gościu, który Rafał kupił dla odcinka, to jest Janusz. I tu jest bardzo ładna babeczka, tak. I musi Rafał zacząć nią grać. I to kupiłem chyba w drugim sezonie, ten skin był. No i często Rafał nie grał. Tutaj jest Karnetu. Ej, bardzo podobną będziemy mieli koszulkę za niedługo, także szykujcie się na koszulki. Tutaj mamy też fajny skin turniejowy, bo jest czarny. Ja nim często gram na live'ach, bo mi się on podoba. Bardzo fajny skin. I tu jest facet do niej chyba? Nie, do tej innej, do Twitcha. Twitch ten Prime. Bardzo brzydki. Ta lama też brzydka. Ale fajnie animowana, to na pewno. No. Ty Jezus, to jest okropny skin. Nie wiem, kto tym gra teraz. Tutaj skin tylko chyba jak Lecha. Trolle robi. Lech tak? Cały czas tym skinem gra, no. A fajny jest. Tu właśnie ten plecak, plecak, który jest do niego od bombowych barw. Fajny. Z tym się fajnie też. To najładniejsza kobita w grze, moim zdaniem. No, ładny ten skin, bardzo ładny. Mhm. W ogóle teraz robimy dużo ładniejsze te skiny. Przykładają się. A tu jeden z moich ulubionych skinów, Johnny Wick. Kosiarz, inaczej to będzie od dzisiaj. Tutaj każdy zna te skiny, bo wszyscy już grają w tego Fortnite'a. Tutaj skin kupiony tylko dla skrzydeł. Tutaj Wilczur. Tutaj mamy Wikinga, który jest bardzo wielki i zasłania wszystko. Tutaj piękny skin. Piękny. No, on mi się w ogóle podoba jako podstawowa wersja. Przechodzimy tutaj do głównych naszych skinów. 3 skiny, które chcieliśmy wam głównie w tym odcinku pokazać, które są najrzadsze, które ma Rafał. Tak, i tutaj właśnie wiem, że na pewno większość z was tutaj teraz jest, siedzi. Ten konkurs na 7500 fałdolców będzie polegał na tym, że trzeba przejść do Eweli na Instagrama, zostawić jej followa i napisać pod zdjęciem w komentarzu swój nick, bo nie dość, że pododajemy kilka osób od Eweli z Instagrama, to będziecie mogli zostać wylosowani na 7500 fałdolców. Tylko pamiętaj,
pamiętajcie o tej łapce w górze. Przechodzimy sobie teraz do najrzadszych trzech skinów i mamy tutaj, proszę Państwa, idziemy od zielonego, tak? Tak, od zielonego. Mamy tutaj Komando Gwiazdka. Jest to babeczka, która jest bardzo ładna. Jest świąteczna, także za niedługo będzie Rachonią grał i nie pokazała się jeszcze w sklepie chyba ani raz, tak? No, wygląda na to, że ani raz. I malamy tutaj na tym, na sweterku. Także zobaczcie, w ogóle swetry mają wypuścić takie świąteczne Fortnite'owe i pewnie może coś takiego będzie. No i co jeszcze do tej kobiety? No jest jednym z najrzadszych skinów, jest to skin za drugi sezon świąteczny. I tu, no widzicie, no mamy te skiny, gramy od samego początku i wcześniej nie kupowaliśmy skinów dla was, tylko dla siebie. Czyli no już ta gierka po prostu robiła coś takiego w ludziach, że no jednak jest super. Jednak kupowało się skiny, nie? Jednak kupowało Dobra, się. Dobra, teraz tutaj pierniczka tu pokaż, pierniczek, to już pewnie często widzieliście na live'ach. On też jest świąteczny, też nie było go jeszcze w sklepie i jest bardziej teraz rzadki niż nasz Skulltroper, bo teraz Skulltropera ma każdy, także pewnie piernik będzie następny w sklepie. Tak, Skulltroper to nowy Bambik, zobaczymy jakie wersje, moim zdaniem wejdzie ciastek, ale wejdzie z inną maską. I żeby te skiny się jakoś odróżniały, bo też na pewno będzie jakieś wersje będą, jak myślę. No i ostatni tutaj najbardziej rzadki skin i najładniejszy skin w ogóle w całym tutaj Fortnite'cie. Ja zazdroszczę Rafałowi, że go ma, jak będą prezenty, to mam nadzieję, że mi go da. Według list zagranicznych najrzadszy skin, jaki jest w grze, był tylko raz. I dlaczego był najrzadszy? Był dlatego najrzadszy, że trzeba było wbić 20 level, żeby go kupić. Wcześniej nie było tak, że można było każdego skina kupić, tylko trzeba było grać w tą grę jakiś czas, żeby dopiero kupić tego skina. Także dlatego jest, no powiedzmy, jednym z trzech najrzadszych skinów w grze, a moim zdaniem najrzadszym skinem. Napiszcie w komentarzu, który wam się skin, który wam się plecak, kilof i lotnia najbardziej podoba z tych, co tutaj pokazaliśmy. I to tyle w tym odcinku, także do zobaczenia i widzimy się na live'ie. Tak. Na razie.